skupimy się tylko i wyłącznie na oczyszczaniu. Na oczyszczaniu skóry, raczej oczyszczaniu skóry twarzy bardziej niż całego ciała. Skupmy się na twarzy na razie, nie? Bo twarz jest naszą wizytówką. To jest coś, co widzimy pierwsze, czy osoby, które się z nami stykają, widzą pierwsze, więc jakby szczególnie o nią dbamy. I fajnie, żeby zadbać o nią w sposób całkiem naturalny, czyli odrzucić wszelkiego rodzaju żele, te dziwne kosmetyki myjące, które nam oferują producenci kosmetyków, bo z reguły one są upakowane detergentami, których nasza skóra sobie nie życzy. Sobie nie życzy, przesusza się po użyciu takich, takich różnych tych płynów czy żeli. Przesusza się, my ją oczywiście musimy nawilżyć, tak? A jak ona się też przesusza, to pamiętajcie, że będzie naturalnie dążyła do tego, żeby się sama nawilżyć, sama sobie wytworzyć taką też warstwę ochronną, sebum, prawda? Więc się będzie przetłuszczać nadmiernie, nie? No, no to my znowu ją przesuszamy, ona znowu reaguje jakby przetłuszczając się w drugą stronę, tak? Próbując odreagować to przetłuszczenie i takie błędne koło nam się robi, nie? Więc tutaj chodzi oczywiście o to, żeby zastosować coś, coś co jest naturalne, co nie będzie nas odzierać z tej warstwy lipidowej skóry, skóry nie będzie odzierać z tej warstwy lipidowej i będzie powodować, że skóra będzie oczyszczona, ale właśnie też nie przesuszona. Nie? To jest takie dość istotne i na tym się dzisiaj skupimy. Zanim zaczniemy, to ja może się przedstawię, bo może jest tutaj ktoś, kto mnie nie zna. Ja widzę tutaj na czacie są same znajome twarze. No ale może się pojawić tutaj ktoś, kto, czy pojawił się ktoś, kto nie komentuje, a zupełnie mnie nie zna, wpadł tutaj przypadkiem. Więc ja nazywam się Ewa Szydłowska i pomagam sięgać po moc do samouzdrawiania, to znaczy jestem masażystką, terapeutką przez ciało, czerpiąc z mądrości ajurwedy i technik tradycyjnego masażu tajskiego, pomagam uwalniać się od bólu, stresu, napięć. Jestem oczywiście również konsultantką ajurwedy, czyli pomagam ludziom odzyskać zdrowie poprzez zmianę diety, trybu życia, stylu życia, zmianę nawyków, pracę z emocjami, z umysłem oraz terapie ziołowe. No i prowadzę inspirowany ajurwedą blog dotyczący naturalnej pielęgnacji skóry. Blog nazywa się Ajurweda dla Piękna. Okej, okay. Jestem ciekawa w ogóle, czym dziewczyny oczyszczacie twarz tak na co dzień. Mam nadzieję, że tutaj pojawi się to, to coś, co ja lubię najbardziej. Coś, o czym za chwileczkę porozmawiamy. Także piszcie, piszcie, czego używacie. Ja chętnie się temu przyjrzę. Chętnie też się jakoś tam odniosę. I to, co ja polecam i co dziewczyny, które mnie już znają i znają mojego bloga, używają, to jest oczywiście co? Mąka z ciecierzycy, tak? To jest mój ulubiony kosmetyk. Jest coś, co jest w pełni naturalne i naprawdę świetnie oczyszcza skórę. Dzieje się tak dlatego, że ciecierzyca, jak wiecie, jest świetnym źródłem białka, prawda? Weganie często jedzą ciecierzycę, żeby właśnie białko uzupełnić. A białko z punktu widzenia kosmetycznego ma taką właściwość, że jakby, jak ja to mówię, łączy niepołączalne, czyli potrafi połączyć cząsteczki wody z cząsteczkami oleju. I tworzy się w ten sposób tak zwana emulsja. Emulsja to jest z punktu widzenia kosmetycznego każdy krem, mleczko, balsam. Widzicie, łączą się w takim kosmetyku cząsteczki oleju z cząsteczkami wody za pomocą właśnie tej dodatkowej cząsteczki tego tak zwanego emulgatora, którym może być właśnie na przykład białko. No i to białko, które jest w mące z ciecierzycy, właśnie taką rolę takiego emulgatora pełni. Czyli jak nałożymy na skórę mąkę z ciecierzycy, to białko w niej zawarte spowoduje, że te cząsteczki tłuszczu, które są na skórze, a z tłuszczem też jakiś brud, jakieś zanieczyszczenia, połączą się z cząsteczkami wody, którą umyjemy twarz i to wszystko nam się ładnie spłukuje ze skóry, tak? Super, to jest fajne, bo to jest naturalne, nieinwazyjne. Nie przesusza się nam skóra po tym, na pewno. Jest to bardzo, bardzo skuteczne. Zaraz wam powiem,
jak tego użyć, jak to zrobić praktycznie, żeby to było zrobione dobrze. Zobaczę tylko na wasze komentarze. Elżbieta, piszesz olej sezamowy, ale dożąc mleczko też. A Magdalena, mąka z ciecierzycy? No ba, oczywiście. Oleje glinka i arita, czyli orzechy piorące. A ciekawa jestem, jak używasz orzechów piorących, bo ja coś czuję, że ty masz dużo fajnych patentów, z którymi będziesz musiała się koniecznie podzielić. Linka. Oleje, dziewczyny, oleje to tak. Ciekawa jestem, czy używacie ich taką metodą OCM, czyli nakładając i zmywając na ciepło na twarz i co później robicie. Albo czy używacie ich po prostu do demakijażu, bo to też jest istotne. O demakijażu może za chwileczkę też powiem, jeśli będziecie tym zainteresowane. No ale wracając do mąki z ciecierzycy. To jest proste, tak w ogóle. I chodzi w ogóle o mąkę z ciecierzycy, taką, która będzie bardzo drobno mielona. Ja polecam, tutaj mam akurat taką torebeczkę, nie wiem, czy widzicie. To jest taka mąka tak zwana besan, czyli mąka z ciecierzycy, z dalu ciecierzycowego, czyli z ciecierzycy obranej w połówkach i zmielonej. No i właśnie tak, Joanna, właśnie to jest ta mąka, tą polecam, bo ona jest naprawdę drobno zmielona, tak jak biała mąka. Jest super, bo tak, rzeczywiście ja też kiedyś kupiłam pewnej polskiej firmy mąkę z ciecierzycy i była no, dość grubo mielona i nie nadawała się na pewno do twarzy, bo jeśli ewentualnie można ją było użyć do ciała, to do twarzy to się tak średnio nadawało, to się peeling już wtedy z tego robił, taki mechaniczny i to było nieprzyjemne i na pewno do takiego na co dzień oczyszczania się nie nadawało. Ale taka mąka besan, właśnie taka jak przed chwileczką pokazywałam w tej żółtej torebce, ona jest w Polsce dostępna bez problemu w internetach, przeważnie w tych sklepach albo ze zdrową żywnością, albo na pewno w tych sklepach, gdzie są różnego rodzaju hinduskie przyprawy, sklepy typu Little India, Bombay Bazaar, tak, w takich sklepach ona jest dostępna. Także tam spokojnie, ona kosztuje parę złotych. To też nie jest tak, że to jest jakaś, bo to jest egzotyczne i że to jest jakaś kosmiczna cena. Oczywiście do gotowania w kuchni można też tego używać. Fajne naleśniki na przykład wychodzą z mąki z ciecierzycy. Pogrzebcie w internetach, sprawdźcie sobie przepisy, bo ja ekstra kucharką nie jestem, więc tu się nie podejmuję podrzucać. Tak, ale właśnie ta mąka jest wszechstronna, jest smaczna, no i świetnie naprawdę się nadaje do oczyszczania skóry, takiego codziennego, podkreślam, oczyszczania rano i wieczorem. No i teraz, jak tego użyć, nie? Dziewczyny, które nie wiedzą, na pewno są ciekawe. Dziewczyny, które pierwszy raz się z czymś takim spotykają, na pewno są ciekawe, jak to wykorzystać w ogóle, taką mąkę. No więc tak, bierzemy sobie łyżeczkę takiej mąki, to nie tą jakąś kopiastą, tylko po prostu łyżeczkę, do jakiejś szklanki, kubka, co tam chcecie, szczypta kurkumy, tak, tutaj będą fajne dodatkowych właściwości kosmetykowi naszemu kurkuma przyda, bo jest przede wszystkim antyseptyczna. A ta szczypta, której damy, szczypta, podkreślam, też nie zabarwi nam skóry, nie ma tego ryzyka, bo wiadomo, że kurkuma intensywnie potrafi zabarwić skórę. No więc tak, łyżeczka mąki, szczypta kurkumy i jeśli tego używamy do twarzy, to najlepiej woda różana. Mniej więcej łyżeczka, może troszeczkę mniej, do uzyskania takiej konsystencji pasty. Nie? Tak, żeby to nam się dobrze nakładało na twarz. No i co? Idziemy do łazienki z tą miksturą. Przemywamy sobie, czy przechlapujemy, że tak powiem, wodą twarz. I nakładamy to na twarz i tak jakbyśmy myły jakimś żelem pod takim do oczyszczania twarzy czy czymś. Po prostu myjemy sobie chwilę tę twarz, dokładnie sobie rozcieramy ten nasz kosmetyk, potem spłukujemy. No i tyle. Nie? Sprawdźcie, spróbujcie i zobaczcie, jakie to jest uczucie na skórze. To jest bardzo fajne, bo skóra jest czysta, to się czuje, że ona jest czysta, że jest oczyszczona, ale jednocześnie nie jest przesuszona. I teraz, co jest istotne, ta łyżeczka mąki, o której ja mówię, to jest tak naprawdę porcja na dwa mycia. Ja sobie to robię wieczorem, taką porcyjkę właśnie, takiego kosmetyku, więc wieczorem sobie myję twarz i to, co mi zostanie, zużywam tego na rano, więc można
na zapas zrobić, ale to musi być nieduży zapas, no bo pamiętajcie, że jak damy do mąki wodę, to nie wiem, za 2-3 dni na pewno coś tam się zacznie dziać, zacznie fermentować, nie? No będą bakterie w wodzie i zrobi nam się coś, no zacznie nam się zakwas robić po prostu, nie? Fermentacja taka klasyczna, więc za długo to nie może stać. Ewentualnie można sobie zmieszać mąkę z jakąś porcją mąki, z porcją kurkumy, wymieszać bardzo dokładnie, trzymać w jakimś pojemniczku w łazience i gdzieś to tam mieć jakby pod ręką. Nie? Ja wybieram tą wersję, że sobie wieczorkiem idę do kuchni, biorę szklankę, łyżeczkę tej mąki i mam porcję na wieczór i na rano. I zobaczcie, że to łyżeczka, nie? Bo to też trzeba pamiętać, że jak przesadzicie, jak będzie za dużo, to po pierwsze może być tak, że jak ktoś ma przesuszoną skórę czy tendencję, czy w ogóle suchą skórę, nie? To może być tak, że tej mąki użyjecie trochę za dużo, że ta porcja jedna łyżeczka na jedno mycie to po prostu będzie too much, nie? Za dużo dla skóry. I że ona rzeczywiście da ten efekt takiego przesuszenia. Natomiast drugi aspekt jest taki, że oczywiście, bo tu może paść to pytanie, czy nam się nie zatka zlew, nie? W łazience. Myślę, że mężowie czy partnerzy nie byliby zadowoleni, tak? My też nie. Także jeśli używamy tego oszczędnie, to tu się nic nie dzieje. No, mnie się nigdy nic nie zatkało, nie? Przynajmniej nie z powodu mąki z ciecierzycy na pewno, więc to jest dość dla rur bezpieczne, pod warunkiem, że właśnie tego używamy w niedużych ilościach. Łyżeczka na dwa mycia. Okej. Dajcie znać, jak wam to się podoba, te dziewczyny, które pierwszy raz o tym słyszą, a ja sobie zerknę na komentarze. Tak, Magdalena, dużo patentów, ja jestem strasznie ciekawa twoich patentów. Elżbieta pisze, aha, tu jeszcze mamy Elwirę, która mówi, że olej zmywam mydłem naturalnym. No tak, może być, jeśli to ci się sprawdza. Ale spróbuj tej mąki z ciecierzycy. Elżbieta pisze, że do demakijażu i przeciera wodą z róży. Tylko nie wiem, Elżbieta, czy samo wytarcie po demakijażu oleju, przetarcie wodą różaną, czy to wystarczy, czy ty jesteś pewna, że na pewno usunęłaś cały olej z tymi resztkami makijażu z twarzy, więc ja bym polecała, co? Oczywiście mąkę z ciecierzycy, żeby po demakijażu olejem, żeby umyć twarz mąką z ciecierzycy, tą pastą z mąki z ciecierzycy. Bo musimy mieć, jak robimy demakijaż, musimy mieć 100% pewności, że te resztki makijażu po prostu usunęłeś. Ma 100% pewności będziemy miały tylko wtedy, kiedy twarz po prostu umyjemy. To samo dotyczy też, słuchajcie, tych wszystkich mleczek do demakijażu. Pamiętajcie, że je trzeba, jak robimy demakijaż za pomocą takich mleczek, trzeba te mleczka koniecznie usunąć ze twarzy. Najlepiej je myjąc, zmywając wodą. One też z reguły te mleczka mają w składzie jakiś detergent, który ułatwia ich zmywanie. Pod wpływem wody one się zmywają ładnie, ale koniecznie, podkreślam, koniecznie trzeba te mleczka zmywać, te oleje zmywać z twarzy i naprawdę polecam do tego mąkę z ciecierzycy. Aneta pytasz, czy do demakijażu to się nada? No więc demakijaż przede wszystkim robimy, jak już tutaj dziewczyny wcześniej pisały, olejami. Na przykład, nie wiem, olejem sezamowym, czy kokosowym, czy jaki tam inny sobie wybierzesz, to nie ma zbyt dużego znaczenia, bo ten olej masz nie dopuścić, żeby on się wchłonął, tylko żeby sprawnie, płynnie usunął makijaż i później go zmywasz. Od razu, właśnie taką pastą z mąki z ciecierzycy. Tutaj czasami, żeby dobrze olej po demakijażu zmyć z twarzy, trzeba tej mąki z ciecierzycy użyć więcej niż raz, nawet dwa, ale po prostu, tak jak mówię, podkreślam, że naprawdę trzeba zadbać o to, żeby te resztki oleju z resztkami makijażu dokładnie spłukać z twarzy, no bo inaczej to tam gdzieś, wiecie, zatyka pory po prostu i później jakieś tam różne niespodzianki się pojawiają, dziwne jakieś wypryski, zwłaszcza u osób, które mają dużo pity w skórze, w prakriti albo wikriti, czyli mają zaburzoną może jakby tą funkcjonalność skóry, że tak powiem, gdzieś tam coś się dzieje.
No więc zwłaszcza te osoby, jak się jakaś tendencja jest do wyprysków, to powinny zadbać o to, żeby dokładnie zmyć takie rzeczy, żeby tego na twarzy nie zostały żadne resztki oleju z makijażem. Zadbajcie o to, proszę, pamiętajcie o tym. Skąd wodę różaną bierzecie? Iwona, o, cześć Iwona, Iwona pyta. Wodę różaną bierzemy albo ze sklepów spożywczych, takich z hinduską żywnością, na przykład Little India. Jak będziesz sobie kupować tę mąkę z ciecierzycy, no możesz od razu kupić sobie wodę różaną, albo to może być hydrolat różany. Hydrolat różany to jest odpad po produkcji olejku eterycznego różanego, więc zawiera jeszcze jakieś takie śladowe resztki olejków eterycznych i to można z kolei kupić w sklepach na przykład z półproduktami kosmetycznymi, co polecam, bo one są jakby tam najtańsze, bo wody różane również w sprzedaży mają różnego rodzaju firmy, które jakby handlują kosmetykami naturalnymi, no ale wtedy jak taka firma naleje wody różanej do buteleczki ładnej, wiecie, z etykietką, ze swoją, pod swoją marką, no to cena tej wody różanej wzrasta niepotrzebnie, nie? A nie lubimy przepłacać, więc polecam zdecydowanie albo kupować wodę różaną w sklepach z przyprawami, czy właśnie z takimi azjatyckimi produktami spożywczymi, albo właśnie w sklepach z półproduktami kosmetycznymi, typu na przykład zrób sobie krem, mazidła, albo zielony klub. Jest kilkanaście, jak nie więcej, takich sklepów do wyboru, do koloru. Zobaczymy, co tam jeszcze piszecie. Z Rossmana. No tak, Joanna z Rossmana, tylko to jest właśnie to, co mówię, że ta cena będzie no, podwyższona. Nie? No właśnie. Co jeszcze? Elżbieta pisze, że mąkę będziesz stosować, super, super, tak, wodę właśnie w Little India jak najbardziej, dobry wybór, bo woda różana od hydrolatu różanego, to już mówiłam na ostatnim live, ale to jeszcze powiem, woda różana od hydrolatu różanego różni się tym, że woda różana to jest woda plus ekstrakt z róży, a hydrolat to jest, tak jak mówiłam, odpad z produkcji olejku eterycznego różanego. Więc jakby to nie są tożsame produkty, ale tutaj do pielęgnacji skóry możemy spokojnie jakby uznać, że dają podobny efekt. Nie? Okej, Elwira pisze, że olej z kocanki piaskowej. Okej, super, podejmij wyzwanie z ciecierzycą. To trzeba tego po prostu spróbować, sprawdzić, przekonać się, jak to działa. Działa naprawdę fenomenalnie, bo ja sobie nie wyobrażam w ogóle pielęgnacji skóry bez mąki z ciecierzycy. I to już ze mną jest tak długo, że ja sobie dzisiaj w ogóle próbowałam przypomnieć, skąd ja w ogóle wzięłam ten patent. Wiecie, że nie pamiętam. Tak długo to już ze mną jest, że to jest jak nawyk, nie? Jak mycie zębów. Po prostu to jest takie naturalne, to mycie mąką z ciecierzycy. Tą pastą z mąki z ciecierzycy, tak? Z kurkumą, z wodą różaną. Czym oczy, Aneta? No, zmywać w sensie robić demakijaż, tak? To masz na myśli? No, olejem. Oczywiście, że olejem. Świetnie, tusze do rzęs świetnie się rozpuszczają w tłuszczach. Te wszystkie kredki, jakieś tam niekredki, to wszystko ładnie. To się olejowi nie opiera w ogóle. Olej świetnie, jakikolwiek świetnie usuwa każdego rodzaju makijaż. Joanna pisze, że makijaż zmywam olejem kokosowym tłoczonym na zimno. No i super, tak właśnie tak. Olej kokosowy jest wygodny, bo po prostu na płatek sobie tam nakładasz, nic się nie dzieje, w sensie, że tam gdzieś nie uleje się z tego płatka kosmetycznego czy coś, tak? Wata. No, ja nie wiem. Wszyscy mówią, Monika, że są watami, a później jak się przychodzi co do czego, to się okazuje, że różnie z tym prakriti, że czasami wata jest zaburzona, a tak naprawdę jesteśmy pitą kafą, albo w jakiś tam watą pitą, nie? W różnych kombinacjach, więc Rosma woda, Joanna, piszesz z płatków róży 50 ml, 14,99. No i widzisz, za 14,99 można kupić w sklepach z półproduktami kosmetycznymi wody różanej 200 ml za 12 zł, jak ostatnio kupowałam, zrób sobie krempel.
No to jest trochę różnica, nie? No i to jest właśnie to, o czym mówiłam na ostatnim live, że niektórzy mówią, że naturalna pielęgnacja ciała jest droga. No właśnie te firmy kosmetyczne robią tutaj coś drogiego, robią niezły biznes. No widzicie, jaka przebitka. Za 50 ml trzeba zapłacić 15 zł. A tymczasem w internecie hydrolat różany wcale nie gorszej na pewno jakości. Za 200 ml 12 zł, no to jakby czterokrotnie więcej, tak? No właśnie, nie podoba mi się to, nie popieram tego. Ale to właśnie powoduje, że później wiele osób mówi, że ta naturalna pielęgnacja ciała jest kosztowna. Nie? Właśnie z takich względów, że nie sięgamy do właściwych źródeł, tylko nadal opieramy się na producentach kosmetyków. Nie? A tutaj właśnie, ja wiecie, namawiam, żeby jednak się troszeczkę od nich odrywać albo używać mądrze kosmetyków. Nie? Będziemy na pewno będziemy się na tych live'ach spotykać, myślę, że będziemy o tym dyskutować. Olej sezamowy, Monika, pytasz, czy do demakijażu olej sezamowy się nadaje, tak? Aha, do zmywania makijażu. No tak, tak, może być, oczywiście, że tak. Tak naprawdę może być każdy olej, może być nawet słonecznikowy, to nie ma znaczenia, bo tutaj on nie ma pielęgnować, tylko ma na szybko usunąć, rozumiecie, makijaż i szybko go zmywamy tą pastą z mąki z ciecierzycy. Ten olej ma nie być na skórze. Mamy nie dopuścić do tego, żeby on się nam wchłonął z tymi resztkami makijażu. Nie? Więc tutaj naprawdę nie ma znaczenia, jaki to będzie olej. Myślę, że im tańszy, znowu moja mantra chyba, im tańszy, tym lepszy, nie? Bo to naprawdę krótki kontakt ze skórą, nie ma sensu tutaj, wiecie, jakichś inwestować, nie? Jakichś dużych pieniędzy. A cały czas to podkreślam, te kwestie pieniędzy, bo naprawdę po wielokroć się spotkałam z tym, że ta naturalna pielęgnacja skóry jest droga i to mnie zawsze jakoś tak, że nie irytuje, bo to jest za mocne słowo, ale dziwi i mi to uświadamia, że jakby nie od niewłaściwej strony do tego podchodzimy, nie? I to cały czas chciałabym jakoś rozwiewać, bo tu nawet mi się taka zmarszczka robi, jak o tym mówię, nie? Zmarszczka złości. Pita, zmarszczka. Jak macie taką zmarszczkę, to jest zmarszczka złości wątroby i śledziony. No, niestety. No właśnie, ale wracając do meritum. Czyli tak, rozumiecie, pasta, mąka z ciecierzycy, odrobina kurkumy, trochę wody różanej, nakładamy to na twarz rano i wieczorem. Po demakijażu nawet polecałabym podwójnie ją nałożyć, żeby się upewnić, że na pewno ten olej, którego użyłyśmy do demakijażu, z resztkami makijażu się spłukał, żeby skóra była na pewno czysta, żeby nic tam nie zostało, żadnych tych takich, wiecie, resztek makijażu, zwłaszcza jak używam jakichś syntetycznych rzeczy do makijażu, żeby to się nie wchłaniało, nie robiło nam jakiejś takiej warstwy dziwnej na skórze. Oczyszczanie naprawdę jest bardzo ważne, to jest kluczowy etap pielęgnacji. I pamiętajcie o tym minimalizmie, właśnie, że im mniej, tym lepiej tak naprawdę. Nie? Przy takiej naturalnej pielęgnacji ciała i w ogóle w życiu pewnie też. Tak, Wioletta, śmiesz się z tej zmarszczki, bo pewnie też coś u ciebie jest na rzeczy, nie? No właśnie, no to tak jest. Jeszcze kiedyś myślę, że porozmawiamy o tym. Okej, okay. No i teraz tak, tutaj kolejny, bo na poprzednim live rozmawiałyśmy, czy ja mówiłam o tych mitach takich związanych z naturalną pielęgnacją ciała. Jeden z mitów, tutaj jedna z dziewczyn, zresztą moich ajur koleżanek, mówiła, że jest taki mit, że naturalna pielęgnacja ciała jest czasochłonna. No ale wiecie, ja tutaj z tą mąką z ciecierzycy tu nie widzę, żeby to jakoś tam zajmowało czas. Po prostu się miesza, zajmuje kilkanaście sekund i mamy produkt, który, tak jak mówiłam, po pierwsze nie przesusza nam skóry, po drugie jest naturalny, w pełni naturalny, nic tu nie ma, żadnych chemicznych, dziwnych dodatków, żadnych konserwantów, a na tym nam zależy. I nawet, powiem wam szczerze, jak ja w ogóle podchodzę do tych naturalnych rytuałów pielęgnacyjnych, nawet jeśli one mi zajmą troszeczkę więcej czasu niż przeciętnie, niż takie zwykłe, wiecie, nałożenie jakiegoś kremu drogeryjnego, czy użycie jakiegoś tam, nie wiem, żelu na przykład, czy mleczka do demakijażu, nawet jeśli to mi zajmie chwilę dłużej, to wiecie co, ja to doceniam, że tak powiem, bo to jest ten czas, który ja poświęcam tylko i wyłącznie sobie.
te rytuały naturalne, pielęgnacyjne po prostu mnie skłaniają do tego, żeby chwilę pobyć ze sobą, chwilę się zatrzymać, jakby poświęcić sobie uwagę i nie chciałabym, żeby to zabrzmiało górnolotnie, ale wiecie, to jest taki dla mnie taki akt zaopiekowania się sobą, dania sobie uwagi. To jest taki wyraz szacunku dla mnie i wyraz miłości do siebie też, nie? Takie zadbanie o siebie, to jest dla mnie akt, znowu górnolotnie zabrzmi, ale akt miłości do siebie. I w taki sposób podchodzę do naturalnej pielęgnacji ciała, w taki sposób też podchodzę do gotowania, nie wiem, do jogi i do wszystkich tych innych rytuałów, które zresztą też Ajurweda nam poleca na co dzień. Chodzi o to, żeby właśnie zadbać o siebie, pobyć ze sobą, tak trochę no, ukochać siebie też, nie? To jest ważne, pamiętajcie o tym.